Hej, witam wszystkich. Z tej strony Boss. Zapraszam na kolejny odcinek serii przygód o Geralta. Ciężko się wymawia jego imię. Czyścimy w dalszej części wszystkie te kanały. Teraz idziemy, udamy się do Wielkiej Kraty, gdzie są te główne siły chyba. Być może dowiemy się czegoś więcej na temat tej całej salamandry. No to jak widzicie, jeszcze utopce. Nie wiem, czy mi się... Nie chce mi się nawet ich szczątków zbierać. Nic ciekawego z nich nie wypada. Musimy udać się do miejsca przeładunku. Czyli będziemy musieli iść okrężną drogą. Myślę, że Geralt się wtopił pod nich. Całe szczęście, że nie. Bo to byłby jeden z tych bugów, które uniemożliwiają dalszą rozgrywkę. Dlatego byśmy nie chcieli, bym musiał wczytywać grę i uważać na to, żeby jeszcze raz nie stanąć w tym samym miejscu. Leśni nie zbierzemy. Idziemy dalej. Jakby tu wyskoczyć jakiś kuroliszek, to byśmy przy okazji zadanie zrobili. Idziemy w dobrym kierunku. Jesteśmy już blisko, coraz bliżej głównego celu. Myślę, że dotarliśmy już chyba do połowy gry. Może. Już ponad 30 odcinków, to wydaje mi się, że spokojnie jest to połowa gry. Chociaż kiedy się grałem Wiedźmina w pierwszą odsłonę, to myślałem, że jest zdecydowanie dłuższy. Ale to też całkiem inaczej rozgrywka wyglądała wtedy, bo nie wiedziałem, co gdzie robić. Nie wiedziałem, że tutaj trzeba na przykład przychodzić w nocy i w dzień, żeby spotkać konkretne osoby, i latałem tak bez celu na pałę. To z 40 godzin zrobiło się 60, a podejrzewam, że 30 z tych ostatecznych przełaziłem. Widzę walkę. Zapiszmy. Dobra, kto tam mnie goni? Gdzie w ogóle jestem? Geralt, salamandra. Nie. Geralt, ty wyciągaj miecz stalowy. Istych 10 urenów, wyda się. Istych zawsze można sprzedać albo komuś dać, żeby się przyćpał. Myślałem, że będzie tu coś ciekawego, a tu jednak nic z tego. Dobra. Ale mnie siekają. Dobra,
było blisko. Poszukamy też szczątki. Bo być może znajdziemy tu coś ciekawego. Nielegalny miecz. Oni tu w ogóle byli nielegalni. Proszę, obrażenia minus 20. Krwawienie precyzyjne, trafienie plus 30. Miecz stalowy przeznaczony do walki z ludźmi, nieskuteczny w starciu z większością potworów. Oparty na wybranym stylu. Obrażenia minus 20, ale krwawienie i precyzyjne trafienie plus 30. O. No dobra, weźmiemy, zobaczymy co to będzie. Klucz do szyfru salamandry, drewniana tarcza pokryta symbolami, służy do rozszyfrowywania dokumentów. Weźmy to. Siemce. Do siemki na razie nie pójdziemy. List do Galerta Blainheima. Glade z królewską pieczęcią. Z woli Foltesta, króla Temerii, etc. Okaziciel tego dokumentu. Aha, czyli po prostu to jest jakiś kradziony Glade. Dobra. Kata zamknięta. Czyli jednak chyba musimy iść do Jemka. No dobra. To idziemy mu powiedzieć Czponowi jednemu. No, ten miecz, który wziąłem, to jest zdecydowanie lepszy wizualnie niż ten poprzedni. Chociaż zobaczymy, jak to się przełoży na obrażenia. Bo tam ten niby zadaje minus 20%. Okej, mamy do wyźmy klasztornej iść do Siemka. Siemko jest w loszku. To idealne miejsce do ćpania. Wiesz, bym poszedł do Vincenta mu powiedzieć, że Siemko to tak trochę na bani cały czas siedzi. Ale już chyba nie ma takiej opcji, żeby dokonać takiego wyboru. A jeszcze mamy Zoltana. Mamy klawisz osiemku. No, co chcesz? No, jajcu. Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Ogłoszenia? A, tak, prawda. Masz te soki? Jeszcze nie. Chciałem się upewnić, czy to aktualne. Tak, tak. Jak nie zajmiesz się tymi potworami, to ja będę musiał. No, co chcesz? Zabiłem szefa gangu narkotykowego. Zabawne. Przychodzisz na posterunek i mówisz, że człowieka zabiłeś? Nierozważne. Żartuję oczywiście. Dobrze zrobiłeś. Dzięki tobie znów jestem szczęśliwy. Masz tu zapłatę i znikaj. Znikaj? Może ty znikniesz. Jak to? Nie rozumiem. Rozumiesz. Zakarbuj sobie dobrze w tym pustym łbie. Zaczniesz handlować fistechem, to znikniesz. Dobrze, dobrze. Niepotrzebnie się przejmujesz. Jestem przecież stróżem prawa. Bywaj, Siemko, i pamiętaj, co ci powiedziałem. 200 orenów. Zawsze coś. Widzę, że zdobyłem poziom. Czyli teraz musimy się udać na bagna. Powinienem udać się do Waski. Przywódczyni, ona może mieć jakieś istotne informacje. Dobra. Pójdę teraz po dzieciaka.
że i udamy się do Triss. Ale gra ścina dziwne. Chyba jest jakaś zmiana pogody i algorytm tego nie ogarnia. Jaskier? O, Geralt! Właśnie cię szukałem! Nie zdawałem sobie sprawy, że pielęgniarka Natala to istny wulkan namiętności. Żebyś widział, jak nachyla się nad pacjentami, jej oczy... Jaskier. W każdym razie, przyszedłem zabawić Natalę błyskotliwą konwersacją. Gdy wchodziłem, minęło mnie dwóch dziwnie wyglądających dryblasów. Ciągnęli za sobą płaczącego chłopaka. Krzyczeli do niego po imieniu, chyba Akin, Apin, czy jakoś tak. Zaraza, właśnie po niego przyszedłem. To będziesz ze mnie dumny. Nie bacząc na własne bezpieczeństwo, ruszyłem malcowi z pomocą. Śledziłem tych drani. Zawlekli go do pewnego domu. Faktycznie jestem pod wrażeniem. Mówiłem, idę z tobą. Napiszę o tym balladę. Zaprowadzę cię. Dom znajduje się w dzielnicy nieludzi, ale najszybciej będzie, jak za mną pójdziesz. Pośpieszmy się. Chyba nie mamy wyboru. Gdzie jest Jaskier? No prawo, iść debilu. Jaskier to chyba kolejna osoba, która w pierwszej, drugiej, trzeciej części wygląda całkiem inaczej. Taka trochę niekonsekwencja albo inne, lepsze możliwości techniczne. Chociaż jak już raz zaprojektowali tą postać, to mogli się trzymać wyglądu z pierwszej części. Świetnie. Teraz poczekaj tutaj i wejdź dopiero, jak ustaną odgłosy walki. Zaraz. Też chcę wejść. Zawsze każesz mi czekać. Chcę stworzyć nowy gatunek. Balladę uczestniczącą. Bez dyskusji. Nie chcę, żebyś plątał mi się pod nogami, kiedy macham mieczem. Zawsze muszę czekać pod drzwiami. Ale cóż, poświęcę się w służbie poezji. Okej, czyli mamy iść tu, kryjówka porywaczy. Okej. No i teraz przetestujemy nowy mieczyk. O, całkiem spoko sobie radzi. Nowy miecz. Geralt, dobrze, że jesteś. Oni są źli. Wiem. Wszystko będzie dobrze. Czy oni nie żyją? Tak, Alwinie. Nie dali mi wyboru. Czasem niestety trzeba walczyć. Rozumiem, Geralt. Zapamiętam to. Zabierz mnie stąd. Oko, Alwin, oni tylko śpią. O, Jaskier, tu po co? O, rzesz, ile krwi! No, nieźle ich załatwiłeś, Geralt. A oto i chłopak. No, i co byś zrobił beze mnie? Cii, słyszę kroki. Idą tu następni. Szybko, bierz chłopaka i uciekajcie drugim wejściem. Usłyszałeś ich? Nie przestajesz mnie zadziwiać. No dobra, już go biorę. Ale gdzie? Do Triss. Zabierz małego do Triss. Czarodziejka najlepiej go ochroni. Oj, rudzielec nie będzie szczęśliwy. Szybko, zbliżają się. Dobra, spadamy. Zostawię małego w domu Triss. Dziwny dobór słów, skoro Triss i Shani obie są rude. Ewidentnie Geralt musi się dużo bardziej namachać tym mieczem. Muszę bardziej szastać stylami walki. Co to jest? Spirytus krasnoludzki. Archespory, ja w sprawie zlecenia będzie.
Okej. Cukierek, wyrzucamy cukierek. Dobra, wychodzimy z lokalu. Poprosiłem Jaskra, aby zaprowadził Alvina do Triss. Powinienem z nią porozmawiać i sprawdzić, jak sobie obaj radzą. Dobra. Wychodzimy z domu, idziemy do Triss. Teraz musimy unikać Shani. Pewnie gdzieś tutaj panoszy i nas przyluka, to nie będzie ciekawie. Kiedy też dojdę do wyzimy klasztornej. Teraz jesteśmy w klasztornej. Pada. Jeszcze przydałoby się, żebym poszedł do grabarza na cmentarz. To chyba jest jakieś zadanie, zlecenie na Graveyry. Króliszki, wywerny, echinopsy. Bestiariuszu, archespory. Mamy, mamy. Dobra, to trzeba będzie przeszukać bagna w tym temacie. Ale to przy okazji śledztwa, jak się uda. No, bagno. Kim jest ten cały Alvin, że tak ważną osobistością jest taki dzieciak? Gdzie jest Triss? Mamy Alvina, może z nim pogadać? Chciałbym mieć małego pieska. To idź sobie kup. Porozmawiamy o tym kiedy indziej. Jesteś niedobry. Mógłbym go przytulać. Wejdź mi z oczu, pękarciu. Idziemy do Triss. Gdzie jest Triss? Ściaka zostawiła samego i gdzieś poszła. Nigdzie. No dobra, wszystko fajnie, pięknie, ale gdzie jest Triss? Źródło. Poprosiłem Jaskra, aby zaprowadził Alvina do Triss. Powinienem z nią porozmawiać i sprawdzić, jak sobie obaj radzą. No. I spoko, dzieciaka zostawiła samego i gdzieś poszła. Ona mi nie pozwala jeść słodyczy. Dobra, masz teraz. Napisie jabola. Z gruszki się raczej nie ucieszy. A ja cukierki wywaliłem. No cóż. Dobra, masz tu gruszkę. Albo fistek. To taki kawał? Chciałbym mieć małego pieska. Kupimy ci kiedyś pieska, obiecuję. Może nie dożyję do tego czasu, to... Dobrze, czy w zimie handlowej są jakieś ogniska na ulicach? Nie bardzo. Dobra. Czyli musimy zająć się inną działalnością. W sumie. Strażnica karczma nowy. Okej. Okay. Idę do karczmy. Może akurat uda się złapać jakiegoś gracza.
Ciężko się połapać w tej wyzimie handlowej. Może z Talarem zagramy? Jakieś problemy? W zasadzie tak. Niestety, mój kodeks zabrania wykorzystywania stanowiska dla celów prywatnych. Jaki kodeks? Nie twoja sprawa, Wiedźminie. To Talar ma jakiś kodeks? Pierwszy słyszę. Jesteś inny. Jaskier. Nie. Właśnie, pogadajmy z nim. Geralt! Olutni. Do zobaczenia. Nic ciekawego w sumie nie dowiedzieliśmy się. Silny pięściarz. Wszystkich tu pokonaliśmy ciekawych. Jeszcze wypadałoby udać się na górę. Może akurat będzie ktoś tam ciekawy. Zaprawdę szlachectwo zobowiązuje. Albo Triss. Wszystko zgodnie z planem. Może już jest Triss Merigold. Wiedźminie? Ja ci zostawiam Alwina pod opieką, a ty się szlajesz tu Lafirindo. Triss, w sprawie chłopca... Nie teraz, kochanie. Ściany mają uszy. Porozmawiamy w domu. To dawaj do domu. Bywaj. Tak? Jeszcze o tych salamandrach. Potrzebujemy informacji, Geralt. Potwierdzonych. Czyli? Dokumentacji z obu baz terenowych salamandry. Przynieś wszystko, co znajdziesz. To na razie jesteśmy w połowie śledztwa. Dobra. Idę do karczmarza, się zdrzemy. Witam, witam, czym chata bogata. Witam. Dawaj pokój, mogę spadaj. Mogę czymś służyć? W sprawie ogłoszenia. Jeszcze nic nie robiliśmy. Gęsi smalec odłożymy. Oślepienie plus 25%. No tutaj zwiększało obrażenia. Zadawane obrażenia o 20. O 40, o proszę. Okej. Mamy 3. Dobrze. O 40 miał diamentowy. Dobra. Tego nie potrzebujemy. Te znaki salamandry też chyba nie są potrzebne tak bardzo. Dobra. Bierzemy pokój. Witam, witam, czym chata bogata. Witam. Mogę czymś służyć? Chcę odpocząć. Masz wolny pokój? Tak. Należy się 5 orenów. Wprawny wiedźmin. I teraz już za każdy poziom doświadczenia będę dostawał 2 srebrne talenty i 2 brązowe. Atrybuty siła. Odporność na powalenie działa tylko wtedy, gdy Geralt jest pod wpływem działania krwawienia. Zręczność. Tak. Wytrzymałość. Pójdziemy w wytrzymałość.
Inteligencja to jest pod znaki bardziej. Obrażenia ciosu. Mam jakieś brązowe talenty jeszcze do wykorzystania. Powalenie 30%. O, dobra. Medytujemy do ramy. I jeszcze zanim udam się do Tristo, pójdę do Kowala. Może mi ogarnie ten miecz. Jesteś inny, ale to nawet interesujące. Gdzie jest ten Kowal? On był gdzieś tu, to jest dom nocy, manufaktura. Handlarz bronią, miecznik. Okej. Okay. Czyli on jest tak pod kątem, musimy iść. Zła jestem. No to lecimy. I tu w prawo. Miecznik, miecznik, miecznik. Mamo, nie, to jest mieszczanin. Wiedźmin! A co się tak gasza? Dzieci pozamykać! Alchemika nie potrzebujemy, to też jakieś życie. Jest wyczerpany. Ach, to roztargnienie. Och, oczywiście, przepraszam, Geralt. Z tego, co pokazuje mapa, to miecznik powinien być od tej strony. W czym mogę ci pomóc? Mógłbyś rzucić okiem na mój miecz? Chcę go ulepszyć. Zgoda, ale zanim spojrzę na twoją broń i komponenty do jej ulepszenia, musisz mi podarować kamień szlachetny. No, dobra. Mamy ten szafir. Zobaczmy, co mogę dla ciebie zrobić. Kowale mogą dla ciebie wykuć nowe miecze z meteorytu. Kliknij lewym przyciskiem myczy opcję przekucia w rozmowie, a następnie wybierz typ miecza. Do wykucia nowego miecza potrzeba co najmniej 3 kawałków meteorytu. Miecz z meteorytowej stali. Obrażenia plus 40. O kurde. No to ładnie. Tak. Ale zaraz, zaraz. Jak to teraz zrobić? Ja sprzedałem mu. Nie no, on miał mi to przekuć przecież. No chcę kupić ten przedmiot. No teraz gościu mi to przekuj. Zobaczmy, co mogę dla ciebie zrobić. Przekuj mi miecz. Nie no, nie chcę sprzedać. Dobra. Czyli dałem się wycyckać. Myślałem, że gościu mi wykuje nowy miecz, a ja po prostu kupiłem od niego. I sprzedam jeszcze meteoryty. Toksyczność, dobra. Idziemy do Tris, teraz powinna być w domu, jaki jest dzień. Geralt? Jeśli chodzi o Alvina... Alvin jest bezpieczny? Tak, Jaskier go przyprowadził i powiedział, co się stało. Jestem z ciebie dumna. Wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć. Czy Shani wie? Nie? Idź do niej i powiedz jej, że mały jest u mnie i że zostanie. Załatw to raz na zawsze, proszę. Spróbuję, chociaż wolałbym spotkanie z oddziałem Salamandry. Geralt? Pamiętasz, jak rozmawialiśmy o mojej tożsamości? Owszem. Jakieś postępy? Nie wiem, wciąż to analizuję. Geralt?
O co chodzi z tymi glejtami? Cóż, w Wyzimie oprócz kwarantanny wprowadzono również stan wyjątkowy. Coś mnie musiało ominąć. Obejmuje tylko dzielnicę handlową, do której nie miałeś wstępu. Co wspólnego ma stan wyjątkowy z glejtami? Teoretycznie po dzielnicy mogą poruszać się tylko mieszkańcy. Ja na szczęście mam tu dom, więc nie miałam problemu z uzyskaniem glejtu. A mój glejt? Cóż, musiałam zameldować cię u siebie. Fikcyjnie, oczywiście. Do zobaczenia. Czyli mamy kwadrat w zimie handlowej. Dobra. Czyli teraz trzeba iść do Shani i wyjaśnić, że wybraliśmy Triss. Nie jesteś aby chory? Od razu jak będziemy w zimie klasztornej, to warto będzie udać się na cmentarz i tam dojechać trochę przedmiotów, potworów do zadania. Shani powinna być o tej porze w szpitalu. No to lecimy jak na ścięcie prawie. Zapisałem w razie jak zginiemy z ręki Shani, po tym jak się dowie, że zostawiliśmy Alvina u Triss. A Shani tu w ogóle nie ma. Co, ona już tu nie pracuje? Środek dnia, a Shani nie ma. To za niedopuszczalne zaniechanie. Nie zaniechanie, tylko zaniedbanie w ogóle. Zachin szmarc. Nie lubię takiej pogody. To jest Zachin szmarc. Witaj, białowłosy. Witaj, krasnoludzie. Ząbki nie bolą? A, nie przedstawiłem się. Szmarc, Zachin, z zawodu dentysta. Geralt z Rivi, jestem wiedźminem. Mam immunitet na próchnicę. A, no tak, jasne. Wiedźminem. Wiedźmini zabijają potwory, tak? Generalnie tak. Dentystów z rzadka. Bo ja ten tego kolekcjonerem jestem. No tu mam trzy zęby. Szukasz jakichś zębów do kolekcji? Aha, no, oczywiście. Im ciekawszy i trudniej dostępny okaz, tym lepiej. Płacę złotem prawdziwym. Poszukam dla ciebie zębów. Dziękuję. Pamiętaj, nie muszą to być zęby potworów. Ważne, by były unikalne i miały swoją historię. Skupuję zęby. Mamy kły Fledera. Jeszcze sprawdzę, czy nie potrzebuję ich do jakiegoś zadania. Na Fledera nic. W czym pomóc? Dawaj kasę. Zainteresują cię pewnie kły Fledera. Fledery! Bardzo, bardzo interesujące. Czy wiesz, że mają w zębach takie kanaliki do wysysywania krwi? Ech, jesteś wiedźminem. Pewnie wiesz. Oto twoje 100 orenów. Ale 100 za 3, czy? Za jednego. Fledera już ma. Dobra. Innym razem poszukamy innych. Nie ma starej baby. Wyjdziemy szybko na górę. Może już umarła. Geralt? Wszystko w porządku? Postanowiłem, że chłopak zostanie u Triss. Tylko ona umie zapewnić mu bezpieczeństwo. Ty kłamliwy gadzie! Jak mogłeś? Wiem, rzuciła na ciebie urok, a ja głupia chciałam ci się oddać. Precz z moich oczu, nie chcę cię znać. Po co tak nerwowo? Dawaj, pogadaj jeszcze ze mną. Czego chcesz? Chciałem pogadać.
Po tym, co zrobiłeś, nie jesteś mile widziany. Wracaj do swojej pięknej czarodziejki. Ona się obraziła. Czego chcesz? Chciałem pogadać. Po tym, co zrobiłeś, nie jesteś mile widziany. Wracaj do swojej pięknej czarodziejki. Ani walnęła focha forever. To chyba nic tu po nas. Okej. No to idziemy do Triss powiedzieć, że sprawy z Shani już zostały załatwione. Wszystko już wie. Jesteśmy w Zima Handlowa. Pójdziemy na ubocze. W tym miejscu skończymy ten odcinek. Ja dziękuję wam za uwagę i zapraszam na kolejną odsłonę filmów serii Wiedźmina pierwszej części. Dzięki i na razie.